Dla ludzi, którym w piwnicy udało się przetrwać kilkadziesiąt godzin rosyjskiego ostrzału, bochenek chleba może być potem najlepszym prezentem, nawet jeśli to prezent urodzinowy. Ukraińcy wyzwalają teraz coraz więcej miejsc zajętych wcześniej przez Rosjan. Ich mieszkańcy wreszcie są wolni, ale dookoła siebie mają morze ruin. Andrzej Zaucha. O tę miejscowość Robotynę w obwodzie zaporowskim ciężkie walki trwały niemal dwa miesiące. Przed wojną mieszkało tutaj 500 osób. Oficjalnie ukraińska armia wkroczyła do niej dzisiaj i wywiozła tych nielicznych, którzy przetrwali piekło. Docia, docia, nas wywiezli, docia. Nie płacz. My już się, my już doma. Привет. Привет. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Nie wiadomo, jak tym ludziom udało się przeżyć nieprzerwane ostrzały artyleryjskie, które zmieniły wioskę w dymiące ruiny. Chowaliśmy się w piwnicy i czekaliśmy, kiedy po nas przyjdzie ten wspaniały sprzęt, a potem biegiem wskoczyliśmy do środka. Kurz był straszny, nikogo nie było widać. Ta kobieta pod ostrzałami obchodziła 52. urodziny. Miałam wspaniałe prezenty. Dostałam bułeczki z morwą, trzy bochenki chleba. Robotynę znajdowało się pod rosyjską okupacją niemal od półtora roku, czyli prawie od początku zeszłorocznej inwazji ze wschodu. Armia ukraińska, zdobywając tę miejscowość, zbliżyła się do głównej linii obrony Rosjan. Jeśli uda się ją przeciąć w kierunku południowym, w kierunku Morza Azowskiego, to wtedy Ukraińcy będą mogli przeciąć rosyjskie linie komunikacyjne. A ukraińskie drony kolejny dzień lecą w stronę Moskwy. Tutaj, w podmaskiewskim Krasnogorsku, jeden z nich, najpewniej strącony przez obronę przeciwlotniczą, uderzył nad ranem w blok mieszkalny. Podeszliśmy do okna, zobaczyliśmy lecące w dół szkło, ramy okienne i gruz. Zeszliśmy na dół, zobaczyliśmy uszkodzone samochody. Drony atakują też strategiczne obiekty wojskowe. Tak płonie rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22. Przy pomocy takich samolotów Rosja regularnie przeprowadza ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Pojutrze Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości i półtora roku od początku rosyjskiej inwazji. Ukraińcy chcą, by Rosjanie też poczuli koszmar wojny. Niech Ruscy też zobaczą, co możemy z nimi zrobić. W centrum Kijowa, na głównej ulicy miasta, pojawiły się takie kolumny rosyjskich czołgów i wozów bojowych. Sprzęt, który rujnuje nasze spokojne miejscowości, stoi tutaj. Chwała naszym bohaterskim obrońcom, którzy go zniszczyli. Skutki wojny w Ukrainie widać nawet tutaj, w dalekim RPA. W Johannesburgu uroczyście witano chińskiego przywódcę, który weźmie udział w szczycie BRICS, grupy państw rozwijających się. Ze strachu przed aresztowaniem Putin wysłał szefa swojej dyplomacji, bo sam jest poszukiwany listem gończym Międzynarodowego Trybunału Karnego. Andrzej Zaucha, Fakty. Dla ludzi, którym w piwnicy...